A my łączymy się z Witoldem Neweliczem, naszym korespondentem na Ukrainie. Witku, dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedz, co słychać, jak komentuje się na Ukrainie ten pucz rosyjski, czy próbę puczu wywołaną przez pana Prigożyna? No, komentuje się tak, jak należy. No, przede wszystkim jest to dowód taki już jawny na to, że ten system, to państwo tam gnije, a ten smród się tak teraz dopiero zaczął rozłazić, że obywatele, no zwykli obywatele odczuwają skutki wojny rozpętanej przez Putina. Dotychczas mieszkańcy takich miejscowości, aglomeracji jak Rostów nad Donem, Sankt Petersburg czy Moskwa, no w żaden sposób nie odczuwali skutków tej wojny. Może te sankcje zachodnie dotknęły konsumentów w sklepach, cośkolwiek, ale i te pobory, które te mobilizacje dwie faktycznie jakoś oszczędzały mieszkańców tych miast. I tam poparcie dla Putina stale się utrzymywało, ale coś widać, że ten bunt Prigożyna nie tylko, że zaciągnął tę wojnę bardzo głęboko na teren Rosji, no to jeszcze obnażył słabość tego całego systemu. No i wiadomo, że jeden oprycznik na drugiego. Putin wydawało się Putinowi, że zręcznie zarządza w myśl zasady Divide et Impera tymi swoimi marionetkami, no ale okazało się, że tam poszło za daleko. Natomiast no, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to raczej o pieniądze prawdopodobnie Prigożyn porozumiał się na temat takich jakichś ekwiwalentów. On praktycznie stracił w większości tę armię najmitów werbowanych w więzieniach, ale miał dobrze ostrzelaną kadrę i to jest dobrze ostrzelane wojsko. Mi żołnierze ukraińscy mówili, że wartość bojowa oddziału wagnerowców praktycznie przekracza trzykrotnie wartość bojową jednostek zmobilizowanych przez Rosjan albo uzupełnianych mobilizacjami. Także jakiś atut tam w rękach Prigożyn miał, tylko jeżeli dochodzi do takiego kuriozum, że najemników Prigożyna w środku Rosji mieliby zatrzymywać kadyrowcy z Czeczenii, no to gdzieś to państwo ten stan rozkładu. Zdaje się, że też nie mieli odwagi, że nagrali potem filmik, jak to chodzą i bronią Rosji, ale to już kiedy oddziały Wagnerowców się wycofały. Przepraszam, muszę wspomnieć o czymś. Tutaj na Ukrainie śmieją się z tych formacji kadyrowców, nazywając to TikTokową armią i faktycznie te filmiki na TikToku też tak aranżowane, stylizowane, jakby na kierunek wschodni, azjatycki miały oddziaływać na odbiorców i powiadają tutaj, że tym formacją najlepiej filmiki wychodzą na TikToku. No oczywiście pomogło to Ukraińcom i to w znaczący sposób. Armia ukraińska no, nie miała takiego urobku obrona przeciwlotnicza ukraińska, jak ta grupa Wagnera zestrzeliwując tyle śmigłowców. Podobno z rakiet, które zostały przejęte na Ukraińcach. No i to bardzo dobrze, że ta broń posłużyła w tych samych celach, do których była przygotowywana. I Ukraińcy to wykorzystali, jest dosyć mocne uderzenie na północ od Bachmutu, jeżeli Ukraińcy nie potwierdzają, ale też nie zaprzeczają o zajęciu wsi Jakowlitka. To jest ważny punkt taki. Może się okazać, że ten cały mozuł, z jakim grupa Wagnera zdobywała, ze względów prestiżowych przede wszystkim, no bo nie strategicznych, przecież Bachmut nie był jakimś bardzo ważnym celem strategicznym dla Rosjan. Owszem, mieli wyjście na Kramatorsk, Drużkiwkę, Konstantynówkę, no ale boje o to miasto raczej toczyły się wedro harmonogramu tam życzeń Putina i przy zapowiadane były tyle razy zdobycie go. Zdobyto szczątki, właściwie 95% miasta, a teraz się może okazać, że Ukraińcy manewrem okrążającym w ciągu niewielkiego czasu zdobędą to, co Rosjanie z takim mozołem trudem i przy ponoszeniu wielkich strat. No, zobaczymy, co się będzie działo. Niemniej jednak nie widać na froncie znaczącej demoralizacji wojsk rosyjskich, ani tego, co w sobotę słyszeliśmy, poddawania się masowego żołnierzy. Tymczasem widać skutki zniszczenia tamy w Nowej Kachowce, bo wysyłasz zdjęcia, które dokumentują tą tragedię. No niesamowita tragedia, po prostu ja tam byłem w pierwszych godzinach
w Chersoniu po wysadzeniu przez Rosjan tam. Widziałem, jak ta woda w Chersoniu przybiera. No wczoraj byłem również tam, gdy było już jej dużo, bardzo dużo. No i teraz tydzień po opadnięciu tej wody, no skutki dopiero się odsłaniają. No, wygląda to wszystko bardzo tragicznie. Bardzo duże wyzwanie dla państwa ukraińskiego, żeby te szkody naprawić. No to jest skala takich szkód pośrednich w wyniku no, wysuszenia praktycznie 240-kilometrowego jeziora. Jest dla ekosystemu no, nie do naprawienia właściwie. No, tutaj jest, teraz widzimy na zdjęciach rozlewisko powodziowe wzdłuż rzeki Ingules, to jest 20 kilometrów od portu Dniepru. Tej wody było naprawdę bardzo dużo. Ona na chwilę przykryła wszystko. Wiele domów się rozpłynęło praktycznie, gdyż zabudowa z kamienia jakąś zaprawą wiązana no nie wytrzymała stania w wodzie. Nie było może jakiejś wielkiej fali powodziowej, chociaż w tych miejscowościach tuż przy tamie sam pęd nurt wody też poczynił wiele zniszczeń. No i naprawianie tego, stan epidemiologiczny tego terenu jest tragiczny. Mnóstwo padniętych ryb. No wiele, ale to wiele lat szkody tej zbrodni będą naprawione. Jest jeszcze jedna rzecz. No, stan tej rzeki, jak ona teraz wygląda, oczywiście te zdjęcia były robione powyżej tej wysadzonej tamy. On, właściwie ta rzeka, może nie można jej przejść na piechotę, ale można pokonać ją z pomocą nawet pontoników. I to jest już bardzo, ona się staje na tym odcinku bardzo aktywną linią frontu. I wiadomo, że Ukraińcy to wykorzystali. Wczoraj obserwowałem dużo eksplozji w okolicach mostu Antonowskiego. Dzisiaj Ukraińcy się tam wybrali na głębszy rekonesans. Most Antonowski to ten most w Chersoniu, który tak, mniej więcej o tej porze zeszłego roku był atakowany rakietami HIMARS, które miały odciąć rosyjskie zgrupowanie, które było po prawej stronie Dniepru od rzeki i od zaplecza. No i niebezpieczeństwo również istnieje takie, że tą sytuację mogą wykorzystać Rosjanie, gdy na tym froncie aktywnym Ukraińcy zgromadzili tak wiele jednostek. No, no wiele się wydarzy w najbliższych dniach. Wiadomo, że ta cała sprawa z Prigozhinem, ona może bezpośrednio nie wpłynęła na uwarunkowania na froncie, ale jednak dezorientowało, że nie ma stanu demoralizacji, ale dezorientacja rosyjskich żołnierzy. No samo to takie ustanowienie lojalności no był... No samo to, że Prigozhin, przepraszam, że wyjdę słowo, ale powiedział otwartym tekstem, że nie było żadnego ostrzeliwania Doniecka, tylko ukraińskie wojsko atakowało rosyjskie pozycje przez te 8 lat i nie było żadnych planów ataku Ukraińców i NATO na Rosję. I to jest wymysł kremlowskiej propagandy i Moskale poszli po to, żeby podzielić majątek i ustanowić swojego prezydenta oraz zniewolić tę Ukrainę. To powiedział Prigozhin, który z Ukrainą walczy przecież od półtora właśnie, roku. I właśnie no, tutaj przebrzmiało, tutaj na Ukrainie dostrzegane jest to, że Prigozhin, nie wiem czy możemy mówić tak, no Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść i tak goryć, a poza tym zapewne jakieś sprawy finansowe i permanentne konflikty jednak z Molochem, bo to armia w Rosji to jest 1000 generałów, 500 sztabów i to wszystko jest skostniałe. A tutaj, broń Boże, nie komplementuje tego bandyty, ale jest najemnikiem, który wziął robotę, a po tym nie kryje, co o tym myśli. No obnażył jednak skalę kłamstw tej rosyjskiej propagandy. Sami rosyjscy propagandyści no, byli w lekkim szoku, na początku nie wiedzieli, co mówić. A doszło do tego, że oskarżali go, iż jest agentem CIA. No to na naprawdę bardzo ciekawych czasów dożyliśmy. Zresztą zauważyłem, że i ci operujący w Polsce i zajmujący się rozprzestrzenianiem tej rosyjskiej narracji też jakby na kilka dni zanim mówili, nie wiedzieli, jak to komentować. Tak, przestały przychodzić rozkazy najwyraźniej i nie wiedzieli, co mówić. Ciekawa rzecz, bo Zachód szykuje się do konferencji
w NATO, czy szczytu NATO w Wilnie. No i są wiadomości, są łagodnie mówiąc sprzeczne. Z jednej strony słyszymy, że Ukraina ma dostać gwarancję od kilku krajów NATO, w tym Polski, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska. Pytanie, kto się jeszcze dołączy. Z drugiej strony informacja, że na pewno nie dostanie Ukraina zaproszenia do NATO, nawet tego MAP-u, Membership Action Plan. Gdzie ten chaos, jak ten chaos informacyjny przedstawia się na Ukrainie? To znaczy tutaj na Ukrainie w media no i jednak w wypowiedziach najwyższych władz pobrzmiewa takie zniecierpliwienie, że no okej, mamy stan wojny, my mieliśmy już gwarancję bezpieczeństwa. Prawda? Czyli światowych mocarstw, my to pamiętamy i nie są pewni niczego, ale na tą chwilę jednak chyba bardziej im zależy na uzbrojeniu. Oczywiście myślą o przyszłości i samo zabezpieczenie. No, tutaj pojawił się jeszcze jeden aspekt, że w jakich granicach miałoby być, jakie granice miałyby obejmować państwo aspirujące do NATO, czyli o Ukrainie. No to już takie dosyć bezczelne pytania. No, wszyscy tutaj no, mają nadzieję, że kiedyś, nie? Ale zdają sobie sprawę. To jeszcze cię zapytam o ubiegłotygodniową wypowiedź pani von der Leyen, która powiedziała, że Ukraina wejdzie na pewno do Unii Europejskiej. No sobie nie wyobraża, żeby za 30-40 lat Ukraina nie była w Unii. No, ludzie tak długo na Ukrainie też żyją, ale... No tutaj oficjalnie jakiejś takiej krytyki wobec poczynań Unii Europejskiej nie można dostrzec w mediach, ale to, co ludzie myślą na przykład o tym kraju dominującym w Unii Europejskiej, no to ja nie będę cytował ze względu na tą porę. Okej. A słyszał o naszym kryzysie emigracyjnym czy imigracyjnym i o tym, że Niemcy wymyślili, że chcą od nas 22 tysiące euro za każdego przybysza o wyglądzie śródziemnomorskim i afrykańskim, którego Polska nie zechce, no to Niemcy życzą sobie 22 tysiące euro od nas. Nie, Aleksandrze, to jest temat tutaj dosyć odległy, natomiast no to nasza wewnętrzna polityka niekiedy się w tych mediach pojawia i całkiem przyzwoita telewizja niedawno przeprowadzała wywiad z polskim wicemarszałkiem Senatu, panem Michałem Kamińskim, w którym pytanie tej dziennikarki brzmiało, dlaczego Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich chce dopaść Donalda Tuska. I tutaj natomiast ani słowem, nie obserwując te media tutejsze, nie dostrzegłem tam informacji o tym, że Donald Tusk w 2008 roku rozmawiał z Putinem na temat podziału Ukrainy. I myślę, że tutaj jakieś niedopatrzenie. To niedopatrzenie jakby naszej własnej strony, prawda? Że dajemy Ukraińcom, znaczy pozwalamy, żeby Ukraińcy byli informowani o Polsce przez tamtejsze odłamy Gazety Wyborczej, Trybuny Ludu i Onetu. Nie? No to oni robią swoją robotę. No. Chciałem zauważyć, że do telewizji Espresso, no, przynajmniej jak ja obserwuję obecnie w czasie wojny i w okresie Majdanu, nie przypomina w żadnym razie te telewizje u nas, czy też organy prasowe, czy też ośrodki medialne sprzyjające totalnej opozycji. I to mnie zaskakuje. No, gdzieś tutaj może nie zaniedbanie, może niedopatrzenie, ale na pewno należy położyć wysiłek również na odcinku takiej bieżącej informacji na Ukrainie. Trzeba się temu przyjrzeć i zapracować, żeby Ukraińcy również mieli przegląd sytuacji w Polsce, no bo skoro te dwa kraje są takie wzajemnie od siebie uzależnione, no to warto, żeby oni wiedzieli, jak jest, a nie to, jakim opowiada były spin doktor PiSu, a teraz spin doktor nie wiadomo kogo, Ewy Kopacz może znowu, Michał Kamiński. No to jeszcze o sytuacji na froncie, o zaopatrzeniu i w ogóle co się dzieje w najbliższych czasach. Wspominałeś o tej ofensywie na Bachmut i wyciśnięciu po prostu Rosjan z tego miejsca, bo ile wiemy, Ukraińcy, tam jest tak, że jest grupa takich ruin, gdzie są umocnieni Rosjanie i Ukraińcy w to po prostu nie idą.
To znaczy, nie no, chyba wolą okrążyć miasto Bachmut. No, wszystko wskazuje na to, bo w ubiegłym tygodniu, w ciągu ostatniej dekady poczynili bardzo duże postępy na południu. I teraz zachodząc na północ od Solidaru, może mają zamiar zgotować Rosjanom jakiś kocioł. No trudno też dywagować, bo Ukraińcy bardzo skrzętnie pilnują, no i udzielają oszczędnej informacji o tym, raczej post factum, na przykład o zdobyciu miejscowości zajętej przez Rosjan w 2014 roku, a odzyskanej w ubiegłym tygodniu, dowiedzieliśmy się tydzień po tym fakcie. No, ta polityka informacyjna ukraińska jest zasadna, bo no, jest to wojna, oni wykonują dosyć precyzyjne uderzenia, te centra logistyczne, korzystają na pewno z pomocy miejscowej ludności, wywiadu. W tej chwili widzimy panoramę Bachmutu zachodniej, już części tak bardzo zbudowanej. A jeżeli by się udało wojskom ukraińskim okrążyć Bachmut jakimś spektakularnym manewrem, to by był podwójny sukces, czy to miasto było tak bardzo bronione, okruszone przez Rosjan jako zdobyta, właściwie to kupa ruin, a jeżeli by się udało jeszcze pozyskać trochę sprzętu od Rosjan, to byłoby jeszcze lepiej. Mówiłeś, Witku, o tamie w Nowej Kachowce, o tamie w Kachowce i użyciu wody z tej tamy jako broni masowego rażenia, a przed nami bardzo realna perspektywa wysadzenia elektrowni atomowej w Energodarze. Też są informacje o tym, że Rosjanie to po prostu zaminowali i zamierzają taki właśnie atak przeprowadzić. Właśnie no, sytuacja jest, to nie pierwszy raz, gdy Rosjanie szantażują Energodarem. To się zdarzyło po raz pierwszy, chyba tak na poważnie, rok temu. I tam stacjonują rosyjskie wojska, tam są baterie artylerii wystrzeliwujące codziennie pociski na odległość 9 kilometrów przez jezioro, przez ten zalew Nikopol. Robią to praktycznie nie ma dnia, nie ma tygodnia, gdyby Nikopola albo Nikopolski rejon nie został ostrzelany i nie było tam jakichś tragicznych skutków w wyniku tych ostrzałów. I oczywiście fatyguje się tam bardzo często szef Międzynarodowej Organizacji Atomistyki, eksperci no, przyjeżdżają, oceniają. Wiadomo, że Rosjanie praktycznie w niewoli trzymają tam pracowników tej elektrowni atomowej Ukraińców. Wiadomo, że te różne przypadki, które się zdarzały, narażały na bieżącą działalność. Było wiele razy zagrożenie. Teraz ono wynika jednak z tego, że w tym zbiorniku nie ma wody. Jest powyżej zbiornik zapolskiej elektrowni, no ale zawsze to jakieś komplikacje. I czy po tym wszystkim, czego Rosjanie się dopuścili, czy mogą zaryzykować no, po prostu jakieś zdarzenia, z których wyniknie promieniowanie radioaktywne. Jeszcze miesiąc temu no, byłbym zdecydowanie przeciw, a dzisiaj jeszcze w stanie rozkładu, jakim się jest Rosja. Może mnie to nie przekona, ale na pewno tych liderów świata zachodniego i Zachód będzie bardziej brał to pod uwagę. Może się okazać, że decyzja nie będzie na poziomie Putina, tylko któregoś z lokalnych komandirów, którzy akurat są przy guziku atomowym. Może do tego nie dojdzie. No wiadomo, że jeżeli Ukraińcom uda się osiągnąć Melitopol albo dojść do wybrzeża Morza Azowskiego, tam na tym kierunku na Tokmak, gdzie w tej chwili nacierają, jeżeli im się to powiedzie i będzie zagrożenie dla Rosjan, że nie będą mogli się wycofać, a stawką będzie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy tych znajdujących się na prawym brzegu Dniepru, no to wtedy ta sytuacja już będzie bardziej eskalowała. Na tą chwilę jest to wciąż jednak na użytek świata zachodniego, bo taki straszak działa. Przecież odbywa się to wszystko na terytorium państwa, gdzie doszło do największej katastrofy, jeżeli chodzi o energię jądrową. No dokładnie. Czernobyl, no, kilkaset kilometrów na wschód, a cały świat się temu bardzo pilnie
przygląda. Chociaż może mniej, bo inne wydarzenia przesłaniają tą sprawę. Niemniej jednak to jest ważne. Witold Newelicz jest na Ukrainie i czekamy na twoje korespondencje. Witku, dziękujemy bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam ciebie, pozdrawiam państwa. A państwo zostańcie z nami, za chwilę wracamy.